Laudetur Jezus Chrystus. W dzisiejszym vlogu ciąg dalszy tematu siostry Łucji, czy też właściwie sobowtóra siostry Łucji. Tym razem jednak chciałabym wskazać Państwu kilka dodatkowych świadectw, kilka dowodów na to, że prawdopodobnie siostra była zastępowana sobowtórem, które nie pochodzą ze strony Sister Lucy's Truth. Tutaj się wyświetla ta strona, ale chciałabym podkreślić, że aczkolwiek tam jest rzeczywiście bardzo duży zasób informacji, to są jeszcze inne dodatkowe źródła, które oczywiście wskażę w dokumentacji i w opisie filmu. Przejdźmy od razu do rzeczy i zacznijmy od pierwszej kwestii. Rodzina nie rozpoznawała siostry Łucji. Część osób pewnie widziała rozmaite wywiady czy wzmianki o członkach rodziny, czy to siostry Łucji, czy też innych wizjonerów z Fatimy, Franciszka i Hiacynty. Natomiast jest takie mało znane świadectwo, które pochodzi od rodzonej siostry Łucji. Proszę spojrzeć na zdjęcie rodziny Dos Santos. Z przodu zapewne wszyscy rozpoznają Łucję, a za nią z tyłu stoi właśnie 5 lat starsza Karolina. Karolina Dos Santos, wspominając spotkania ze swoją siostrą, kiedy ta wstąpiła do zakonu, kiedy znalazła się w Karmelu, opowiadała, że były to dla niej spotkania dość trudne. Mianowicie siostra Łucja siedziała bardzo, oczywiście była za kratą, jak to w klasztorze klauzurowym, jak to w Karmelu. I na dodatek zawsze siedziała kilka metrów od tejże kraty i towarzyszyła jej inna siostra. Ja może tylko osobom, które o takich zwyczajach zakonnych niewiele wiedzą, powiem, że nie jest to niespotykane. To znaczy rzeczywiście we wspólnotach klauzurowych, po pierwsze o kracie to pewnie każdy słyszał, natomiast taki zwyczaj, że na przykład jakaś mniszka towarzyszyła drugiej mniszce, był spotykany. Tak samo to, że siostry nie siadały bezpośrednio przy kracie, czasami krata była wręcz przesłonięta zasłoną, czasami było tak, że siostry musiały mieć na twarzy dodatkowy welon, jakby osłaniający twarz. Tutaj jednak muszę podkreślić, że jakby w ramach jednego zakonu bardzo często w klasztorach zwyczaje troszkę się różniły. Tutaj na zdjęciach właśnie Państwo widzą taką przykładową kratę. Tak, i proszę zwrócić uwagę, że właśnie siostra ledwo widać i tak samo na tym drugim zdjęciu. Karolina jakby mówiła, ona nie wspominała, żeby siostra Łucja miała zasłoniętą twarz welonem, natomiast że w taki sposób siadała, że nie było twarzy widać. I ona mówiła, że oni de facto siostry Łucji nie rozpoznawali. Ja dlatego podkreśliłam, że to jest 5 lat starsza siostra, czyli niejako ona pamiętała Łucję od dziecka. No przecież nawet jeśli ktoś się ubierze w taki długi strój, tak, w habit, to jednak i tak jakby poprzez samą sylwetkę powinien być dla rodziny rozpoznawalny, więc jest to takie dość dziwne. Ale jest jedna rzecz, która jest jeszcze dziwniejsza i to jest to, że oni nie rozpoznali Łucji nawet po głosie. I to już jest jakby kolejne wskazanie, że de facto to była inna osoba, która była przedstawiana jako siostra Łucja. Pewnie się wszyscy zgodzimy, że to nie jest tak, że naszych bliskich możemy rozpoznać w różny sposób, tak? Przecież jeśli odbieramy telefon od znajomego, to przecież w większości wypadków rozpoznajemy go po głosie, tak? Nawet nie musi nam się wyświetlić, nie musimy sprawdzić, czy się wyświetla znany nam numer, tak? Znana nam osoba. Wiemy, kto to jest. Przejdźmy do następnej kwestii. Drugie. Siostra Łucja odmawiała podpisywania książek. To pochodzi ze wspomnienia kardynała Antonego Padiary. To był kardynał będący zwierzchnikiem kościoła syro-malabarskiego. Pochodził z Indii. I on, wspominając swoje spotkanie z siostrą Łucją, mówił, że on poprosił ją o podpisanie książki, podpisanie jej wspomnień. Siostra odmówiła,
I uzasadniła to w taki sposób, że jej podpis był w rozmaity sposób do różnych nadużyć wykorzystywany i dlatego ona się na to nie zgadza. Ale no proszę sobie wyobrazić, każdy z nas poczułby się dotknięty, tak, słysząc coś takiego. Prosimy kogoś o podpisanie książki, tak, i słyszymy, że nie, bo to potem, prawda, może być użyte do fałszerstwa. No więc, a teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której mniszka klauzurowa coś takiego mówi do kardynała. No gdyby to był jakiś świecki człowiek, tak, jeszcze młody, nieznany, no to jeszcze bym rozumiała wątpliwości. Na co to wskazuje? No, wspomnijmy, że były wątpliwości, czy wszystkie takie listy, które się pokazywały, czy różne dokumenty w ostatnich latach, czy rzeczywiście one były podpisywane przez siostrę Lucję. Może więc jednak było tak, że jakby inna siostra występowała jakby jako ten sobowtór, a udający, tak, siostrę Lucję dos Santos, natomiast inna osoba zajmowała się fałszowaniem podpisów. I ten kolejny trzeci punkt, ostatni, do którego chciałabym przejść, jest właśnie z podpisami również związany. Część podpisów nie była autentyczna. I to już jest relacja księdza Paula Kramera, o którym już wspominałam. Ponieważ on przez dziesiątki lat zajmował się tematyką fatimską, to oczywiście miał też nagromadzone kopie dokumentów praktycznie od początku objawień fatimskich aż do ostatnich lat. I w tym miał także list, który jakby w odpowiedzi, znaczy na jego list siostra Lucja odpowiedziała. To był list, ta odpowiedź była napisana na maszynie i był podpis. I on zebrał te dokumenty, które posiadał i przekazał je po prostu do grafologa. Chodziło mu o to, żeby no, ekspert przyjrzał się, tak, jak wygląda ten charakter pisma. I odpowiedź specjalisty była taka, że ma do czynienia z podpisami trzech różnych osób. Zachęcam szanownych do zajrzenia do dokumentacji, w opisie filmu jest odnośnik do pliku i tam sobie można samemu te wszystkie materiały obejrzeć. Dziękuję za wysłuchanie tego vloga, pozdrawiam bardzo serdecznie, zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.